Tomku, jesteśmy na tej plantacji ziemniaka, pogoda piękna, słońce świeci, temperatura wysoka, powierzchownie po roślinie jest sucho, ale... Ale w głębi jest bardzo mokro. No i tu jest diametralny problem, tak? No bo nasza czujność jest uspokojona, niby po wierzchu rośliny nie widzimy po pierwszych tych liściach, które są najmłodsze, objawów zarazy ziemniaka, ale jeśli zaczniemy szukać u dołu, je znajdziemy. Dlaczego? Znajdziemy je dlatego, ponieważ zaraza ziemniaka rozwija się w przeciętnie wysokich temperaturach. To jest rząd wielkości 15 do 20 stopni. Wtedy zarodniki zaczynają infekować roślinę, ale kluczowa jest tu wilgotność łanu, wilgotność gleby oraz względna wilgotność powietrza. Jesteśmy na plantacji, która jest nawadniana, a gleby, na których tak naprawdę się znajdujemy, no to są piaszczyste, czwórki do piątki, więc ta ziemia niestety, ale w kompleksie sorpcyjnym nie akumuluje tej wody, więc jest potrzeba ciągłego nawadniania tej plantacji w mniejszych dawkach, ale często. A to powoduje przy takich temperaturach bardzo dużą możliwość presji zarazy ziemniaczanej. No, idealne warunki do rozwoju, jakby nie było. Idealne warunki, dlatego też idealnie trzeba tą plantację chronić, żeby w ogóle coś z niej uzyskać. Tutaj już wcześniej patrzyłem z Tobą na dolne liście, na pierwsze tak naprawdę ulistnienie, które może na jakimś liściu w 2 do 5% znajdziemy zarodniki zarazy ziemniaczanej, które były w moment opryskane i ta infekcja została zatrzymana. I teraz kluczem jest to, aby w połowie kwitnienia, kiedy już początki tworzenia jagód widzimy na górnych zawiązkach naci, były ochronione jak najlepiej. No, tutaj trzeba teraz wjechać zabiegiem zapobiegawczym, aby nie dopuścić do tego, aby zaraza ziemniaczana nam się rozwijała. Dzisiaj mamy 26-27 stopni w cieniu i dodatkowo bardzo wysoką wilgotność łanu w dole, więc zaraza ziemniaka potrzebuje kilku godzin do infekcji, ale jeżeli już infekcja nastąpi, w ciągu 7 dni ona może się rozprzestrzenić na całą plantację, więc tutaj zastosowanie środków zapobiegawczych przed wystąpieniem zarazy jest kluczowe. Ale to nie może być taki sobie środek, to musi być petarda, tak? No musi być to coś bardzo mocnego, przede wszystkim środek systemiczny. Najważniejsze jest to, aby on chronił nowe przyrosty, bo ich jest bardzo dużo w uprawie w ziemniaku. Tak więc nie tylko chodzi o powierzchowne zatrzymanie zarazy na górnej części naci, ale też o ochronę łodyg oraz o ochronę dolnych części. Tak więc środek musi być systemiczny, aby on krążył razem z sokami komórkowymi w roślinie. To, o czym musimy pamiętać, to te liście, które mamy wytworzone, załóżmy te już w pełni wytworzone, te następne, które są wytworzone i one będą rosły, ale piękna pogoda, idealna wilgotność, za chwilę powstaną kolejne liście. Zgadza się. Dlatego to musi być środek systemiczny, żeby substancja aktywna mogła pójść razem z sokami do tych młodych liści, które dopiero powstaną. Nowe przyrosty muszą być chronione. Tu w uprawie ziemniaków chipsowych, a akurat na takiej plantacji się znajdujemy, nie ma miejsca na błędy i dopuszczenie do tego, aby dopuścić zbiór plantacji w gorszej jakości. Tu jakość musi być zachowana idealnie. Producent nie pozwoli sobie na uchybienia, tak więc nowe przyrosty w tym przypadku muszą być chronione także przed zarazą ziemniaczaną, ponieważ jest to najgroźniejszy patogen występujący w uprawie ziemniaka. Nie ma tu miejsca na pomyłkę. To prawda. I w przypadku takim jak na plantacji, na której się znajdujemy, ważne jest też to, aby możliwość wydłużenia zabiegów między przerwą i stosowaniem jednego a drugiego zabiegu była jak największa. W przypadku stosowania produktu, jakim jest Zorwek Endavia, a akurat ten produkt był tu zastosowany właśnie przed 4 dniami, możliwość, jaką daje, to przerwa między dwoma zabiegami aż do 10 dni. 10, nawet mówi się o 12 dniach, w zależności od oczywiście presji choroby, to jest możliwość wykonania tego zabiegu i raz po razie i zrobienia przerwy wynoszącej 10 do 12 dni. Zorwek stosujemy w układzie bloków. Oznacza to, że preparat Zorwek nie wykazuje odporności krzyżowej, łącząc go z innymi fungicydami, a więc Zorwek wykonujemy po Zorweku i maksymalnie 3 bloki w rzędzie. Tak więc musimy też zmienić mentalność producentów ziemniaka, którzy do tej pory, znając fungicydy, które wykazywały odporność krzyżową, stosowali je naprzemiennie, aby unikać oczywiście tej odporności. W przypadku Zorweka możemy stosować go raz po razie i wtedy wydłużamy tak naprawdę okres działania aż do miesiąca. Więc 3 zabiegi z Zorwekiem, 1 zabieg w kieszeni, bo tutaj wydłużamy ten okres przerw między zabiegami o 3 do 4 dni. Tomku, a skuteczna dawka?
Skuteczna dawka jest jedna. Nie zmniejszamy jej ani nie zwiększamy, aby nie powodować w latach następnych odporności 0,4 litra na hektar. Jeszcze wracając do wykonywania zabiegów w bloku. Dlaczego tak się dzieje, że... Bo to jest nietypowe, możemy śmiało powiedzieć, bo też z innych upraw zawsze się mówi, róbcie przemiennie z innymi grupami chemicznymi. Mhm. A w tym przypadku jest całkowicie inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Indukowana odporność Zorweka oraz układ substancji bendiowalikarb, jak i oksaty piprolina, to jest całkowicie nowa grupa chemiczna. Szczególnie oksaty piprolina jest substancją czynną z nowej grupy chemicznej, która nie wykazuje odporności krzyżowej. Więc do tej pory, dopóki nie zaczniemy zmniejszać tych dawek, bo to jest największa przyczynek do tego, aby powstawała odporność, czy to w fungicydach zbożowych, czy w rzepaczanych, czy też właśnie w fungicydach warzywniczych, jeżeli nie zaczniemy zmniejszać dawek stosowanych na hektar, odporność pojawi się najpewniej, ale za kilka dopiero ładnych lat nam zależy na tym, żeby ono się pojawiło jak najpóźniej, ponieważ niestety za szybko pojawia się odporność w stosunku do produkowanych nowych substancji. Cieszmy się, że Zorwek i tak jest bardzo młodą oraz najskuteczniejszą substancją, która zwalcza zarazę ziemniaczaną w plantacji ziemniaka, ponieważ o tym świadczy tabela Euroblightu. Każdy szanujący się producent, który produkuje ziemniaki profesjonalne, zawsze opiera się na tabeli Euroblight, która odnosi do skuteczności danych fungicydów. W przypadku zarazy liściowej, w przypadku ziemniaków, Zorwek Endavia z noty pozycjonowanej na 5 ma notę 4,9, więc produkt jest to bliski ideału. Co musimy zapamiętać, Tomku? Dawka 0,4 zawsze w bloku, nie kombinujemy z przemienianiem innych substancji z innych grup chemicznych, zawsze w bloku, żeby nie było tego takiego półtrwania substancji aktywnej w roślinie, bo to jest początek do wytworzenia się ras odpornych. Zawsze, tak jak mówisz, zawsze, ale to zawsze w bloku. Tak, Zorwek zawsze wykonujemy w bloku. Ja rekomenduję wykonywanie 3 zabiegów, jeżeli ilość całej ochrony fungicydowej w gospodarstwie jest wyższa niż 9 wjazdów w pole. Wtedy można nawet wykonać 3 zabiegi Zorwek po Zorweku i dopiero wykonać następny zabieg innym fungicydem z innej grupy chemicznej. Takie trudne pytanie. Czy to już jest ten moment i ten czas na zabieg Zorwekiem? Jak najbardziej. Zorwek w etykiecie ma zapis, że możemy stosować od początku rozwoju liści. Aczkolwiek ja bym podchodził do tego nieco inaczej i obserwował przebieg temperatury oraz przebieg pogody, wilgotności. Najczęściej w Polsce, czy to na Dolnym Śląsku, czy to w środkowej części kraju, zaraza czy liściowa, czy łodygowa pojawia się pod koniec czerwca, początkiem lipca, kiedy wzrastają nam temperatury, a wilgotność powietrza oraz duże ilości opadów deszczu sprzyjają nam rozwojowi zarodników, więc to się zbiega w czasie z zbieraniem międzyrzędzi, początkiem kwitnienia i dla mnie właśnie początek kwitnienia jest najlepszym momentem na wykonanie zabiegów z Zorwekiem i kontynuowanie ich aż do momentu zbioru. Śmiało możemy powiedzieć, że okres kwitnienia to tak w głowie myślimy, wyciągnięcie najcięższych dział, a tym działem jest właśnie Zorwek Endavia. Zgadza się. Na początku stosujemy środki interwencyjne, które czyszczą nam bulwy oraz po prostu eliminują zarodniki, które pojawiają się we wczesnych fazach rozwojowych ziemniaka. Następnie przeszedłbym do produktów zabezpieczających, aby przy największej presji, ponieważ temperatura w łanie oraz masa i ulistnienie tych ziemniaków jest ogromna, zabezpieczać tą plantację, bo oczywiście wiemy, że środek będzie pokrywał maksymalnie 30% części nadziemnych, a to, co jest pod spodem, w przypadku niesystemików oraz produktów niezabezpieczających po prostu byłoby nieskuteczne. Korzystajmy z siły Zorweka. Jest to działanie systemiczne, a teraz mamy duży wzrost, więc to działanie systemiczne będzie jeszcze lepsze. Tak, kontakty te takie typowo zabezpieczające zostawmy później i ten wzrost już będzie nam wyhamowywał. Zgadza się. Jestem też tego zdania. Łukasz, myślę, że jesteśmy w idealnym momencie i o idealnym czasie, żeby zastosować Zorwek i chronić plantację ziemniaka przed zarazą ziemniaczaną. Tak, potwierdzam to, Tomku, to ten czas i moment, żeby wykonać prawidłowy zabieg z Zorwekiem. Jedźmy w pola!